Cześć, witajcie. Słuchajcie, jesień się zbliża już wielkimi krokami. Zaczynają się coraz większe problemy z wtryskami, z układem paliwowym. No i chciałbym taką pewną sytuację sprostować. Kwestię szarpania przez wtryski. Czy ogólnie jest to możliwe, czy wtryski mogą szarpać i tak dalej, nie? Natomiast słuchajcie, żebyśmy mogli stwierdzić i powiedzieć, czy wtryskiwacz może szarpać, to przede wszystkim musimy wiedzieć, o jakim wtrysku rozmawiamy. Bo jeżeli na przykład, słuchajcie, czepimy się tutaj, mamy wtryskiwacz boszowski. Nie mówimy o jakich pojazdach, bo one są montowane w wielu pojazdach. To jest na przykład wtrysk boszowski tutaj, na którym jest już z góry opisane ciśnienie otwarcia. No i słuchajcie co, jeżeli byśmy sobie taki wtryskiwacz rozkręcili, rozebrali, co w takim wtryskiwaczu się znajduje? Więc słuchajcie, co tutaj mamy. Iglica, czyli końcówka wtryskiwacza. Mamy tutaj taką przekładkę. No i praktycznie rzecz biorąc, rzeczy jakichś bardziej ruchomych, takich, które pracują, nie mamy. Więc praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi, by ktoś pytanie zadał, czy w układzie, jeśli mamy wtrysk nie w common railu, tylko z zwykłą pompą, czy jest możliwość? No to ja według mnie odpowiem nie. Także odkładamy ten wtryskiwacz. Nie poruszamy tego tematu dalej. Natomiast poruszamy następny jakiś tam, powiedzmy, inny pojazd. Jeśli czepimy się jakiegoś układu, który jest układem na przykład common raila. Czy to będzie Bosch, czy to co by nie było, czy to Siemens, czy to będzie Delphi. No to czepiamy się. No i teraz tak. Mamy wtryskiwacz. Każdy jeden dowolny. Zasada jest taka sama. Jeżeli rozbierzemy jeden i drugi, one będą wyglądały tak samo. Przyjmiemy założenie, czepiamy się większego, bo łatwiej będzie go rozkręcić, lepiej złapać w rękę. Żebyśmy mogli stwierdzić, czy wtryskiwacz szarpie i odpowiedzieć na to pytanie, będziemy, słuchajcie, musieli najpierw co zrobić? Poznać zasadę mniej więcej wstępną działania wtryskiwacza. Nie interesują nas szczegóły i detale, ale wiedzieć musimy, co w tym wtryskiwaczu jest i co ewentualnie mogłoby nam robić problem. Więc tak, jeśli taki wtryskiwacz sobie rozkręcimy do środka, mamy rozebrane. No i od czego zaczynamy? Główny korpus wtryskiwacza. Jeśli ktoś nie widział, jak wygląda, może ktoś nie rozbiera. Tutaj jest caweczka, która jest elektromagnesem, sprężynką, która dopycha zaworek, czyli nasz nieszczęsny zaworek, który zazwyczaj gdzieś tam robi komuś problem. To jest właśnie ten zaworek i on jest tutaj ładnie dopychany przez tą sprężynkę. Więc tak, na cewkę podajemy prąd. A, może jeszcze inaczej. Wtryskiwacz dostaje tutaj wysokie ciśnienie, wlatuje paliwo do niego główne. Mówię to dla tych, którzy nie rozumieją takich kwestii, bo nie muszą. Więc jeżeli ktoś zna, to niech nie krytykuje. Tylko ewentualnie posłucha, jeżeli chce. Jak nie chce, to nie musi. Główne zasilanie wtryskiwacza jest tutaj, rurką metalową. Tutaj mamy wężyk powrotowy, czyli to paliwo, które nie zostaje jako zapotrzebowanie wtryskiwacza, zostaje z powrotem upuszczone w powrót. No i cewka. Tutaj jest ceweczka, na którą jest podawany prąd z komputera w mikrosekundach do wysterowania już samego wtryskiwacza. No i teraz tak. Co w takim wtryskiwaczu jest? Mamy w takim wtryskiwaczu ten właśnie zaworek i zaworek działa na zasadzie takiej, że ten elektromagnesik, który tam właśnie jest, robi nam coś takiego,
że wysuwa nam tutaj, podnosi nam ten grzybek, prawda? Nie wiem, o może to teraz będzie widać. Ten grzybek jest unoszony, nie tyle co ja go teraz wypchałem, tylko w bardzo niewielkim stopniu. Ale oprócz tego, że ten zaworek jest podnoszony do góry, on się po prostu, ten grzybek nam tutaj ładnie, pięknie kręci. Ale żeby się ten grzybek kręcić mógł, wiadomo, że on musi być w miarę czysty, w miarę udrożniony. Czyli grzybek mamy mniej więcej tutaj. O, tak to właśnie to wygląda. I to coś się tutaj uszczelnia, obraca. I generalnie dzięki temu zaworkowi mamy wysterowaną dawkę. Ilość tych dawek to już jest komputer, natomiast jakość tych dawek, czyli czasy otwarcia, to już jest właśnie komputer za pośrednictwem tego zaworka poprzez cewkę tutaj nam wysterowuje. Także mamy rzecz, już wiemy, zaworek, który musi pracować. Później mamy ustrojstwo takie, które się zwie przekładką. To jest po prostu urządzenie dla wtryskiwacza, tylko po to, żeby było pośrednikiem między zaworkiem a końcówką wtryskiwacza. To są technologiczne otwory, które w dwie strony przepuszczają paliwo. Jedna dziureczka to jest zasilanie wtryskiwacza, a druga dziureczka to jest po prostu powrót tego paliwa z powrotem z wtryskiwacza już tam, który nam powraca. No i co oprócz tego mamy? Mamy naszą iglicę, czyli nasz rozpylacz. No i w tym rozpylaczu mamy tą iglicę, która nam pracuje. No i teraz tak. Jeśli chodzi o kwestie poszarpywania. Jeśli poruszamy wtryskiwacze różne, czyli na przykład tak jak mieliśmy tutaj wtrysk boszowski, który jest nie w common railu, tylko pompą wysokiego ciśnienia zasilany, która jest na przykład tam powiedzmy czterosekcyjna, to taki wtryskiwacz jest wysterowywany za pomocą ciśnienia wysokiego i takie szarpanie w tym wtryskiwaczu występować nie powinno, co nie znaczy, że nie może. Jeśli tam w tym wtryskiwaczu coś się stało, czy powiedzmy w całym wtrysku on jest gdzieś tam no, skorodowany, zapieczony, więc to już jest inna kwestia. Natomiast normalna kwestia jest poruszana tylko wtedy, jeśli są bardzo duże zanieczyszczenia, bądź powiedzmy zaopiłkowała nam pompa. I wtedy może się zdarzyć co? Może się zdarzyć sytuacja taka, że opiłki... Czepiam się opiłek, bo przyjmuję założenie, że paliwo jest idealne. Te opiłki mogą zablokować nam tutaj ten zaworek, który się nie będzie chciał nam kręcić, o ten zaworek, o którym rozmawialiśmy. Bądź kwestia najważniejsza taka, może się zdarzyć, że iglica po prostu się nam zaklinuje. Bo przyjmijmy, że tego zanieczyszczenia, brudu, czy powiedzmy korozji, która się może zgromadzić tutaj, bo naprawdę to coś może skorodować, mimo że jest szlachetnego materiału. I wtedy może być efekt taki. Ja wytłumaczę to ogólnie w bardzo dużym ruchu. Każde podniesienie tutaj tej iglicy, nie tyle co ja pokazuję teraz, bo wtryskiwacz to nie wiem co by robił w tym czasie. Natomiast każde uniesienie iglicy w minimalnym stopniu, bo to jest tylko uniesienie dla otwarcia tego, powoduje wtryskiwanie paliwa tutaj przez te otworki. Natomiast jeżeli on się nie wysunie, to nie ma możliwości, żeby otworzył paliwo, czyli żeby zasilanie tym wysokim ciśnieniem poleciało nam tu i paliwo zostało wtryśnięte. No, dokładnie. Więc jeżeli tutaj się nam zgromadzą zanieczyszczenia, brudy, korozja, cokolwiek, tak, jak najbardziej, jestem za, że wtryskiwacz może w tym momencie nam poszarpywać. Może nam poszarpywać, jeśli zacznie się nam klinować tutaj nasz zaworek. Do zdiagnozowania to jest tylko wtedy, jeśli to rozkręcimy i widzimy, że na przykład próbujemy obrócić nasz zaworek, on się nie chce kręcić. Próbujemy go wysunąć, on nie chce wyjść, jest zaklinowany. No to wtedy wiemy, że nasz wtryskiwacz mógł robić problemy. Na jakimś tam filmiku, słuchajcie, moim niedawno zamieściłem filmik, na którym pokazywałem, jak sprawdzić końcówkę wtryskiwacza. No jest to rzecz jaka. To jest wiadomo, że to jest taka wstępna diagnoza, bo to chodzi o co?
To jest tylko określenie, czy mniej więcej otworki są drożne, bo czasem zdarzy się tak, że na przykład jakiś bardzo wielki opiłek z pompy, czy jakiś coś, co się przedostało w formie zanieczyszczeń, przeszło nam przez nasz cały układ paliwowy, to może od tej wewnętrznej strony zaklinować nam właśnie ten otworek. Otworków, słuchajcie, nie będę mówił ile jest, bo to wszystko zależy od wtryskiwacza, jaki jest wtrysk. Natomiast generalnie w większości wtrysków tych otworków jest na przykład 6. Spotkałem się, że otworków jest 5, ale to mówię, wszystko zależy od producenta układu wtryskowego, jak jest wtryskiwacz skonstruowany. Więc odpowiadam od razu na pytanie. Tak. Jest możliwość, że wtryskiwacz może szarpać, czy wtrysk może powodować szarpanie silnika, ale musimy mieć po drodze wyeliminowane rzeczy, czyli na pewno jakość paliwa, bo może się, słuchajcie, okazać sytuacja tego typu, że zatankowaliście coś, co na przykład jest nie do przełknięcia przez nasz wtrysk, zła jakość paliwa, i wtedy ten wtrysk najnormalniej w życiu będzie się dusił, a jak on się będzie dusił, nie będzie nam rozpylał paliwa, podawał paliwa, to najnormalniej w życiu będzie po prostu to efekt taki poszarpywania, bo one sobie cztery ładnie pracują, tyk, 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 a w momencie jak jeden z nich zabraknie, to będzie efekt tyk, 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 po prostu to tak jakbyśmy mieli cztery nogi, a starali się iść tylko na trzech, więc zawsze gdzieś ta luka jakaś zostanie. Także słuchajcie, prosiłbym łapeczkę w górę, jeśli filmik się mógł komuś przydać. Subskrypcję proszę o włączenie. Będziecie wiedzieli coś tam na bieżąco z następnych jakichś tam moich rzeczy. No i co? Słuchajcie, jak się zbliży zima, no to będzie zima. Ale póki na razie jeszcze mamy jesień, więc dbajmy o nasze pojazdy. I wtryskiwacza nie będę wam tłumaczył, co jaki dalej jest zbudowany. Tu, jeżeli byśmy rozebrali ten wtryskiwacz, na przykład to jest wtrysk Delfiego, który może być, nie wiem, nie pamiętam, kurczę, od czego to pieroństwo leży. W każdym bądź razie mi to wygląda na jakiegoś Francuza, czyli przyjmijmy, że to może być 1.5 DCI na przykład, jakiś silnik renówki, i zasada jego działania jest dokładnie taka sama. Także odpowiedź, czy wtrysk może szarpać, odpowiadamy, że tak, może. Ale jeśli chodzi o kwestię opiłek, to tych opiłków musiałoby być naprawdę już bardzo dużo, żeby ten efekt był widoczny. I nie ma takiego efektu, że nagle coś tam się stało i wtrysk wyleciał. No chyba, że miało jakąś ogólną usterkę. Także jeszcze raz dziękuję, łapeczka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. A jak chcecie, to ja wam tutaj pokażę jeszcze poglądowo, jak to mniej więcej wygląda. To jest właśnie ta przekładka, końcówka wtryskiwacza, czyli inaczej zwaną rozpylacz, iglica do rozpylacza, sprężynka, która dociska naszą iglicę w dół, nasz zaworek. I główny układ wtryskowy, czyli cały jego korpus, obudowa, sprężynka, która dociska zaworek, elektromagnes, technologiczne kanały do wprowadzenia, wyprowadzania paliwa, no i zasilanie ceweczki tutaj, układ powrotowy i zasilanie. Także myślę, że opowiedziałem, co mniej więcej w takim wtrysku mamy, także jeszcze raz łapeczka w górę i do zobaczenia w następnym filmie.